Joanna Kryńska, dzień dobry, witam Państwa. To poniedziałek, 19 dzień września. Zaczynamy ten nowy tydzień. Zaczynamy również informacjami z Londynu, dotyczącymi tego, co się wydarzy. Choć scenariusz tego wydarzenia, napowiem Państwu jeszcze program specjalny na naszej antenie Dagmara Kaczmarek-Szałkow, która spotka się z Państwem i która o przebiegu tych uroczystości będzie mówić, ale my również. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie. Justyno, najnowsze informacje teraz na godzinę 6. Zapraszam, Justyna Siekulowska. Zapraszam. I w serwisie nie może być inaczej. Na początek Londyn, bo dziś oficjalne uroczystości pogrzebowe królowej Elżbiety II. Weźmie w nich udział wielu światowych przywódców. Na miejscu obecny jest już prezydent Andrzej Duda, a także pierwsza dama. Para prezydencka wczoraj oddała hołd zmarłej królowej Elżbiecie II. Prezydent spotkał się też z brytyjską premier i nowym brytyjskim królem. Czuwanie książąt. Dzieci i wnuczęta królowej w piątek i w sobotę czuwali przy trumnie monarchini. Nie zatrzymano w tym czasie przejścia zwykłych ludzi, więc ci, którzy akurat w tym czasie weszli do Westminster Hall, byli świadkami niezwykle przejmującej chwili. W piątek wieczorem w ciszy i w skupie. I wracamy do Polski. Auto Służby Ochrony Państwa ze Zbigniewem Ziobrą i jego rodziną na pokładzie brało udział w kolizji na ulicach Warszawy. Doszło do tego wczoraj wieczorem w Alejach Jerozolimskich. Zgodnie z decyzją i karą Watykanu miał usunąć się w cień. Zamiast tego był na scenie w obiektywach kamer. Na oficjalnym otwarciu kanału przez Mierzeję Wiślaną uczestniczył arcybiskup Sławoj Leszek Głódź. Był tam obecny. Duchowny został ukarany przez papieża za zaniedbania dotyczące nadużyć seksualnych w kościele. A teraz Ukraina. Ekshumacja ciał z grobów pod ukraińskim Izjumem zajmie jeszcze 2 tygodnie, tak powiedział mer tej miejscowości Waleryj Marczenko. Według ukraińskich władz liczba ofiar tamtejszych rosyjskich zbrodni może okazać się większa niż w Buczy i innych podkijowskich miejscowościach, które dotąd były najstraszniejszymi symbolami zbrodni wojennych agresora. O odnalezieniu że Izjum po okupacji już bez Rosjan, za to ze śladami ich okrucieństwa. Ekshumacje będą trwały jeszcze długo, to dlatego, że ciał jest tak wiele. No i właśnie, niestety są te informacje o tym, że większość tych osób była również poddawana torturom. Ale na froncie cały czas trwa również kontrofensywa. Są wyzwalane kolejne miejscowości. O tej sytuacji, o tym, co dzieje się w tej chwili na froncie, w Faktach po Faktach dyskutowali goście. To generał Bogusław Pacek i Janusz Zemke. Jakie już opinie słyszymy o tym filmie, no i nie, jako widzowie nie możemy się doczekać. Dokładnie. Oczywiście. Justyna Siekulowska, bardzo dziękuję. Kolejne informacje o godzinie 6.30. Dużo będziemy mówić, proszę Państwa, o tym, co dzieje. I na koniec, tak jak Państwo słyszeli, God save the King, król Karol III. Do tych uroczystości będziemy wracać, do uroczystości, uroczystości pogrzebowych królowej Elżbiety II. A u nas teraz czas na pogodę i na to, czym...